Jest to konwencja trzeciej drogi. Są na sali zarówno przedstawiciele PSL-u, jak i Polski 2050, z którymi tworzymy trzecią drogę. Trzecia droga, która 15 października pozwoliła na odsunięcie PiS-u od władzy i to był pierwszy krok. Podczas wyborów samorządowych musimy zrobić ten drugi krok, bo to najbliżej mieszkańców jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, radny, sołtys. I to od nich zależy, jak kształtuje się życie mieszkańców w naszych małych ojczyznach. Dzisiaj będziemy o tym mówili. Dzisiaj będziemy prezentowali ponad 500 kandydatów, którzy z ramienia trzeciej drogi będą startowali w tych wyborach. 12 kandydatów na wójtów i burmistrzów oraz będziemy oczywiście mówili o problemach, będziemy mówili o programie. Stawiamy na nowoczesną edukację, stawiamy na poprawę jakości usługi zdrowia, stawiamy na to, żeby usunąć wykluczenie komunikacyjne, które niestety jest dotychczas naszym problemem, bo 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to były przede wszystkim transfery socjalne, a o jakości państwa świadczy jakość usług, a te usługi są realizowane przede wszystkim tutaj na gruncie samorządów. Żeby do tego doszło, musi być samofinansowanie samorządów. To nie może być tak, jak miało to miejsce przez 8 ostatnich lat, że wójt, burmistrz musiał iść do posła, do polityka, prosić o pieniądze. My optujemy za tym, żeby zmienić w ogóle funkcjonowanie finansowania samorządów, tak żeby oprócz tego, że się samorządzą, jeszcze mogły się samofinansować, żeby nie były uzależnione od tego, co się dzieje na poziomie centralnym, bo to ostatecznie samorządy kształtują naszą przestrzeń życiową. Blisko współpracujemy z PSL-em, z Trzecią Drogą przy różnych inicjatywach. Ja zresztą w ogóle cenię ich aktywność polityczną. Nieraz byłem zapraszany, nieraz sam zapraszałem do współpracy. To samorządowcy, którzy myślą o ludziach, których reprezentują. Dlatego zaproszenie mnie tam, docenienie i powiedzenie o tym, że stawiają w wyborach na mnie, jest bardzo miłym wyróżnieniem. Nie ma Trzecia Droga swojego kandydata w Opolu, stąd byłem u przyjaciół po to, żebyśmy wzajemnie powiedzieli sobie, jak siebie cenimy i powspominali różne dobre inicjatywy, które mieliśmy i o tym, co przed nami jeszcze, bo to też bardzo ważne. Miałem przyjemność już być u ministrów, którzy reprezentują Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie, o których rozmawialiśmy o mostach, o obwodnicy miasta, więc myślę, że to są zadania przed nami. Musimy wrócić do standardów profesjonalizmu, do standardów wyboru najlepszych wniosków i określenia takich kryteriów, gdzie najbardziej potrzebne projekty będą realizowane i tego typu normalność musi wrócić do samorządu. Dlatego warto postawić na trzecią drogę. Głos oddany na trzecią drogę to jest wybór bezpieczeństwa i postawienie na gospodarkę. My stawiamy na ludzi rzeczowych, kompetentnych, pracowitych, którzy twardo stąpają po ziemi i tylko tacy mają szansę wygrać te wybory i mam nadzieję, że najliczniejsza grupa dostanie się właśnie z trzeciej drogi, z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Wartości, cele, sposób działania to jest, co nas łączy i to jest bardzo w samorządzie potrzebne. Tego po wyborach powinno być jak najwięcej. Także do zwycięstwa!